Krzyż jest kluczem do nieba. Często jednak nie chcemy przyjąć tego klucza i sami próbujemy wejść do nieba we własnych siłach. Ale gdzie uciekamy od krzyża, tam jest miejsce na grzech. Tam brakuje życia. 14 września we wsi Dębianka koło Pustomyt wspólnota parafialna, której przewodniczy proboszcz ksiądz Aleksander Biszko, obchodziła uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Mszę świętą od Pustową celebrował ksiądz Wolodymyr Smolin, kapelan Domu Miłosierdzia w Brzuchowicach, a kazanie wygłosił ksiądz Aleksander Kus, referent mediów katolickich archidiecezji lwowskiej. Kaplica we wsi Dębianka należy do parafii Szczereckiej świętego Stanisława. Została zbudowana w latach 30. XX wieku. Jednak po wojnie została rozebrana, a cegły wykorzystano do budowy stajni miejscowego kolchozu. Na przełomie lat 90. i 2000 wierni wybudowali nową kaplicę na miejscu poprzedniej. W 2004 roku nowo wybudowaną kaplicę poświęcił biskup Marian Buczek. Po mszy świętej w Dębiance była adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczysta procesja ze śpiewem, gdzie Boga wysławiamy. Królem chwały Tyś, o Chryste. Czcigodni księża, bracia kapłańscy, drogi bracia i siostry. Dzisiaj mamy to piękne święto podwyższenia Krzyża Świętego. Po raz pierwszy świętujemy razem. W sumie w naszym pokoleniu odbywają się piękne rzeczy. Wiele zmian. I przychodzi coś nowego. Zawsze Pan Bóg przychodzi, by czynić coś nowego w naszym życiu. Nigdy się nie powtarza. Nasze kaplice, z głębi serca za wszelką pomoc, prawda, za wszelkie przygotowania, prawda, z głębi serca dziękuję. Dziękuję.